No witam w kolejnym ważnym miejscu dla pompariuszy, amfiteatrze, jak widzimy. Co za mną? Za mną dwa sektory przyjezdnych, odgradzali ich wczesno, późno Romanie. Tu dalej siedzieli mieszczuchy, tak? To na dole, co tam widzimy, to pompariaci, czyli ci, co walczyli ze zwierzętami. Po prostu robili radochę dla reszty, tak? Z lewej strony wychodzili pompariaci, wjeżdżali na koniu, patataj, patataj. Z tamtej mańki, tam gdzie widzimy na końcu, wchodziły kozy. Bo oni tu z bykami nie walczyli, bo stwierdzili, że zabijanie byków jest niehumanitarne. A kozy to tam zawsze kozy, nie? No i pompariaci jak tu sobie byli, kozy te wbiegały, dzikie, rozrzeszone, zakrwawione, po prostu wściekłe, niewyżarte, rozjuszone. Po prostu chcieli tych pompariaci rozwalić. No ale pompariaci mieli swoje kopie. No bo oni skopiowali to od naszego tego, co jechał na koniu, Don Kiszota. Tak, to impreza trwała jakieś 2-3 godziny, po czym wchodziły pomponiary. Pomponiary, czyli wiadomo, pyk, 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 halo, halo, Franku, halo, halo, Mietku. Ale to, co się działo później, czyli party after party, będzie wiedział najlepiej kto? Nasz translator Arturo. Poprosimy Arturo, żeby teraz opowiedział nam historię o tym, co się działo po. Arturo, bardzo cię proszę, żebyś mógł nam to opowiedzieć. Bez problemu, możesz sobie z fajeczką. Arturo, co się działo po imprezie? Po bitwach należał im się odpoczynek i relaks totalny. Więc udawali się do budynku numer 28, on się tam mieści między kościołem a parokią, czyli zakrystią. Rozumiem, a 28 czyli co? Bordello. Bordello, okay. I tam obsługiwały pomponiary, pompiary. Pompiary. Sama nazwa mówi, co one robiły, pompowały. Razem ze swoimi chuj, nie wiem co dalej, kurwa.